Małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach odwiedzili dziś wyjątkowi goście. W akcję Pierniki Lukrowane włączył się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz kieleccy artyści Andrzej Piaseczny i zespół Ambulans. Akcja została zorganizowana już po raz drugi. Kontynuujemy akcję, którą zapoczątkowaliśmy w roku ubiegłym, aby właśnie w tym szczególnym dniu, szczególnych dniach przed świętami Bożego Narodzenia odwiedzać chyba najbardziej potrzebujących. Oczywiście wszyscy ludzie, którzy są w szpitalach, no, potrzebują tego ciepła, ale szczególnie tymi osobami to są dzieci. W zeszłym roku na szpitalu onkologicznym dziecięcym na Kieleckim Czarnowie, dzisiaj tutaj w sercu medycyny dziecięcej, czyli na szpitaliku na Langiewicza. No, chcemy trochę ubarwić te ciężkie dni dla dzieci, bo większa część tych dzieci jednak pozostanie w szpitalach, czy w tym szpitalu konkretnie na święta. Trochę prezentów, trochę zabawy, trochę ciepła, bo myślę, że od nas jako gospodarze regionu tym dzieciom się to należy. Dla małych pacjentów przygotowano wiele atrakcji, na które zaprosił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Ten czas przedświąteczny to czas, kiedy na ulicy można spotkać świętego Mikołaja, pod choinkami można dostać prezenty, one również dzisiaj będą. My co roku spotykamy się w szpitaliku, bo chcemy Wam trochę umilić ten czas spędzony tutaj. Będą różne atrakcje. Pan prowadzący mówił już, że będą znane osoby, między innymi pan Andrzej Piaseczny za moment, zespół Ambulans, czyli takie osoby, które można w telewizji też oglądać. Dzisiaj będą tutaj u Was, będziemy się wspólnie, mam nadzieję, cieszyć. Życzę dobrej zabawy, zdrowych świąt, wesołych, żebyście były uśmiechnięte, radosne zawsze. I dobrej zabawy z pewnością nie zabrakło. Magik prezentował dzieciom zadziwiające sztuczki, które choć na chwilę pomogły zapomnieć o problemach i troskach małych pacjentów. Zaproszeni goście wspólnie z dziećmi dekorowali świąteczne pierniki. Malowali na nich gwiazdki, choinki i aniołki. Jest nas bardzo wielu tak naprawdę. I ci ludzie, którzy tak często znajdują się na pierwszych stronach gazet, czy są po prostu rozpoznawalni, czasem zapominają o tym, że tak naprawdę jeżeli ktoś nam darował z niebios coś dobrego, to tym dobrem trzeba się dzielić. I to jest bardzo prosta rzecz. Namalowaliśmy taką gwiazdkę. Od dzisiaj jest to dzieło sztuki. Nie mogliśmy się nie włączyć w tą akcję, bo po pierwsze no, dzieciaki potrzebują tego, żeby wesprzeć tą akcję i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nas tu nie było. No, a po drugie zobowiązuje nas nazwa, także musieliśmy tu ambulansem podjechać. Zresztą codziennie tutaj jeździmy ambulansem, także jesteśmy tutaj. Jednak największą atrakcją była wizyta świętego Mikołaja z prezentami. Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali kolędy, do których na gitarze akompaniował marszałek Adam Jarubas. Wszyscy dostajemy.